Zauważyłem problem z ułożeniem tej głupiej fryzury, ale cóż, zapraszam Was na vloga. Mamy dziś wyjazd na Stadion Śląski na meczu 19 polskiej reprezentacji z Białorusią, także zapraszam Was serdecznie. To jest chyba taki pierwszy, bardziej oficjalny mecz na tym stadionie, ponieważ nie wiem, czy wiecie, to jest Stadion Śląski w Chorzowie. Kiedyś to był Stadion Narodowy, no i teraz go odnowili, wybudowali od nowa chyba. Po wielu, wielu latach lecimy dzisiaj tam właśnie obejrzeć mecz. Zobaczymy, jak ten stadion wygląda, także zapraszam Was do oglądania. Nie za dużo wiem na temat samego meczu, po prostu chciałem zobaczyć stadion. Nowy Stadion Śląski, który był kiedyś Stadionem Narodowym, jest to stadion w Chorzowie. Nowo odbudowany, nowo odbudowany. Zobaczymy, co się będzie działo, obejrzymy dzisiaj mecz, stadion. Zobaczymy, także zapraszam Was do oglądania tego vloga. Trzymajcie się, lecimy dalej. Ale przed samym wyjazdem mamy jeszcze parę rzeczy do zrobienia. W Katowicach jedziemy już na mecz, są bardzo zapchane Katowice. Ciekawi mnie, czy wszyscy ci ludzie, którzy stoją tutaj w korku, czy oni jedzą właśnie na to spotkanie, na Stadion Śląski, na inaugurację. Gdzieś nie był chyba już jakiś mecz charytatywny bodajże, ale teraz będzie taki oficjalny mecz polskiej reprezentacji. Zobaczymy, jak będzie pod stadionem, także widzimy się za chwilę. Pierwsza połowa jest 2-0. Generalnie bardzo dobry mecz, jeśli chodzi o polską reprezentację. Jestem zadowolony, całkiem parę sytuacji. Nie udało mi się nagrać bramek oczywiście, bo moja reakcja jest opóźniona, ale liczę na to, że mecz dalej będzie ciekawy. Chciałem powiedzieć, że zaczęła się druga połowa, ale strzeli bramkę. Jest 3-0. Oczywiście nie widziałem tej bramki. Jakby tego było mało. Tak się skończył piękne 3-0, mam nadzieję, że jeszcze wszyscy zmierzają do wyjścia w ogóle. Mam nadzieję, że ten mecz będzie można zobaczyć jeszcze na łączy nas piłka pod kurkę. Tutaj piękny stadion za nami. W sumie bardzo ładny jest ten stadion, tak w środku, jak i na zewnątrz, więc jestem zadowolony. Fajnie, że tutaj mogłem się pojawić. No i mam nadzieję, że będę chodził częściej na mecze, bo to był mój pierwszy raz w sumie. Byłem kiedyś na meczu gwiazd w tym samym stadionie, jeszcze jak był stary. To było z 15, może nie, może z 12 lat temu. Nic nie pamiętam, ale Małysz tam grał. No i jak Wam się podobał vlog? Mam nadzieję, że choć trochę Wam się spodobał, ponieważ wiecie, to jest mój pierwszy tego typu film. Nie umiem jeszcze do końca prowadzić rozmowy z Wami, idąc po prostu gdzieś ulicą, gdzie są ludzie dookoła, więc muszę się tego nauczyć. Więc postanowiłem, że będę robił więcej tego typu vlogów, aby oswoić się z kamerą, ponieważ no... Na razie ciężko mi przychodzi gadanie, jak ktoś jest obok.
wiecie, jak byłem tam na meczu, to chciałem coś tam do was powiedzieć, ale też nie wiedziałem, czy ludzie, którzy siedzą za mną, chcą, wyrażają zgodę na filmowanie, a nie będę ich pytał podczas meczu, no bo wiadomo, nie o to w tym wszystkim chodzi, że oni przyszli sobie pokibicować, pooglądać mecz, a jakiś debil gada do kamery, no. No nie o to chodzi. No więc po prostu niekiedy wyglądało to tak, że miałem kamerę z dołu i trochę dziwne to było. Muszę się trochę przełamać, dlatego postanowiłem, że będę kręcił więcej vlogów, aby się oswoić z kamerą. Szkoda, że pogoda jest jaka jest. Mam nadzieję, że mimo wszystko odcinek wam się podobał. Możecie zajrzeć na moją grupę Koszo u Koszo oraz zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem, aby zmotywować mnie do dalszej pracy i do dalszych kolejnych odcinków. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.